Dobry wieczór, nazywam się Jagoda Sokołowska-Donovan i serdecznie pozdrawiam z sali koncertowej Fryderyk. Zapraszam do wysłuchania drugiego koncertu świętującego 211. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Czy Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego, czy może jednak 1 marca? Myślę, że na to pytanie nigdy nie otrzymamy stuprocentowej odpowiedzi. Nic nie szkodzi jednak, dla nas jest to jedynie pretekst do świętowania obu tych dat. W zeszłym tygodniu wysłuchaliśmy recitalu fortepianowego znakomitej pianistki młodego pokolenia Joanny Sochackiej, która obok utworów Fryderyka Chopina zaprezentowała nam kompozycje twórców zainspirowanych twórczością Chopina. Dziś odwrócimy trochę tę sytuację i zaproponujemy wysłuchanie utworów oczywiście Fryderyka Chopina, a obok tego kompozycji kogoś, kim Chopin bardzo się inspirował, kogo podziwiał, kogo uwielbiał. Kompozycje nutowe tego muzycznego geniusza zawsze obowiązkowo leżały na pulpicie fortepianu Fryderyka Chopina. Mowa tu, rzecz jasna, o Janie Sebastianie Bachu. Artysta dzisiejszego wieczoru, Maciej Poliszewski, zetknął się z jego twórczością już we wczesnym stadium swojej kariery. Jako młody, początkujący pianista dokonał razem ze swoim pianistą, kolegą Andrzejem Ratusińskim, wielu nagrań, między innymi nagrał dwa koncerty podwójne Jana Sebastiana Bacha, oczywiście napisane w oryginale na dwa klawesyny. Był to koncert C-moll BWV 1060 i C-dur BWV 1061. Panowie nagrali to wraz z orkiestrą Sinfonia Warszawia pod dyrekcją legendarnego Jerzego Maksymiuka. Dziś profesor Maciej Poliszewski zaprezentuje nam fantazję chromatyczną i fugę D-moll Jana Sebastiana Bacha w katalogu wszystkich jego dzieł oznaczoną numerem 903. Tak więc już za chwilę przy fortepianie zasiądzie profesor Maciej Poliszewski, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, dziś Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, Akademii Muzycznej w Moskwie i nowojorskiej Juilliard School. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania koncertu, a Pana profesora do fortepianu, chciałabym już od razu zaprosić na kolejne koncerty z cyklu Live Online z naszej sali Fryderyk, a także na koncerty na żywo, które już prawie codziennie odbywają się tutaj, w naszej sali koncertowej Fryderyk, mieszczącej się przy ulicy Podwale 15, biegnącej wzdłuż murów barbakanu warszawskiego Starego Miasta. Zapraszam serdecznie, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia.
Witam, nazywam się Maciej Poliszewski, jestem pianistą od dobrych kilkudziesięciu lat. Ukończyłem studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, jeszcze się wtedy tak nazywała, obecnie Uniwersytet Muzyczny. Potem studiowałem jeszcze przez rok, będąc na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, w Juilliard School of Music. Jestem laureatem konkursów w Vercelli we Włoszech i w Barcelonie w Hiszpanii. Koncertowałem w wielu krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, nawet na Bliskim Wschodzie zdarzyło mi się. Dziękuję. W tym pięknym miejscu gram dla agencji koncertowej Presto z wielką przyjemnością, mam nadzieję, że obopólną. Przepraszam. Na koniec było najgorzej. Thank you.
Thank you.